Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowieści kryminalnych chciałabym Wam opowiedzieć o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w roku 2004 w Newport w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam do wysłuchania historii Toma i Jackie Hawkes. Bohaterami dzisiejszej opowieści będą Tom i Jackie Hawkes. Tom był weteranem wojny w Wietnamie i pracował jako kurator sądowy. Jego pierwsze małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1979 roku i Tom został sam z dwoma synami, Ryanem i Matthew. Przeprowadził się z nimi do Prescott w stanie Arizona, gdzie mogli być bliżej swojej rodziny. Tam mężczyzna kupił mały dom, który zaczął rozbudowywać, i już wkrótce powiększył go o 3 sypialnie i siłownię. W roku 1986 mężczyzna poznał młodszą od niego o 10 lat Jackie. Pochodziła ona z Ohio, ale po ukończeniu liceum przeniosła się do Arizony. Pomimo tego, że miała zaledwie 28 lat, była już wdową. W roku 1985, kiedy jechała motorem wraz ze swoim pierwszym mężem, doszło do wypadku. Zderzyli się ze samochodem, co spowodowało śmierć jej męża. Jackie znalazła się wówczas w ciężkim stanie w szpitalu, ale na szczęście udało jej się z tego wyjść i rok później poznała Toma. Jackie i Tom byli wielbicielami fitnessu. Mężczyzna każdego dnia ćwiczył przez minimum 1,5 godziny. Brał nawet udział w zawodach kulturystycznych. To była jego prawdziwa pasja. Jackie nie była aż tak bardzo zakręcona w tym temacie, ale systematycznie chodziła na siłownię. Para pobrała się w roku 1989 i wówczas Jackie zajęła się opieką nad synami Toma z poprzedniego małżeństwa. Chłopcy byli wtedy w wieku szkolnym i większość czasu mieszkali razem ze swoim ojcem. Szybko zaakceptowali swoją macochę. Chętnie zwracali się do niej mamo, pomimo tego, że ich biologiczna matka w dalszym ciągu żyła i wciąż mieli z nią kontakt. Oprócz pasji, jaką był fitness, Toma fascynowało jeszcze jedno – pływanie łódką. Pływał łódką w dzieciństwie razem ze swoimi rodzicami, a kiedy był już dorosły, kupił motorówkę, na której razem z Jackie i synami spędzali większość weekendów. Jego marzeniem był zakup jachtu, na którym mógłby żyć razem ze swoją żoną, kiedy chłopcy będą już dorośli. Przez całe życie Tom inwestował zaoszczędzone pieniądze w nieruchomości. Przez dekady kupował nieduże i niedrogie domy. Dzięki temu w roku 2001 mógł przejść na wcześniejszą emeryturę. Dochody z wynajmu nieruchomości plus emerytura były wystarczające, aby nie musiał pracować do końca życia. I wówczas Tom doszedł do wniosku, że czas na spełnienie marzeń. Dzieci były już dorosłe, on sam był na emeryturze, więc nic go nie trzymało na miejscu. Zawsze w życiu uważał, że życie jest zbyt krótkie, że trzeba żyć pełnią życia i wykorzystywać nadarzające się okazje. Dlatego też razem z Jackie kupili wart $300,000 jacht. Prawie 17-metrowy jacht z 2 sypialniami i 2 łazienkami, który nazwali well-deserved, co można by przetłumaczyć na słusznie zasłużony. Kolejne $50,000 przeznaczyli na wyposażenie jachtu. Wyposażyli go dodatkowo w GPS, generator prądu czy system do odsalania wody. Wszystko to miało im pomóc w pozostaniu na morzu przez długie miesiące. Bo oni nie chcieli tylko pływać od czasu do czasu, chcieli zamieszkać na swoim jachcie. Chcieli spełnić swoje marzenie, którym było opłynięcie Meksyku. Sprzedali swój dom w Prescott i zacumowali swój jacht w Newport w Kalifornii. Na początku wypływali w krótkie rejsy, aby nauczyć się go dobrze obsługiwać, aż wreszcie w roku 2002 nadszedł czas, aby wypłynąć w pierwszy dłuższy rejs wzdłuż dolnej południowej Kalifornii aż do Meksyku. Tom i Jackie byli szczęśliwi jak nigdy wcześniej. Wysłali maile do swoich znajomych, opisując swoje przygody na wodach Zatoki Kalifornijskiej. To było takie życie, jakie sobie wymarzyli. I takie życie wiedli przez następne 2 lata do roku 2004, kiedy otrzymali od młodszego syna Toma wspaniałą wiadomość. Urodził się jego pierwszy syn,
i jednocześnie pierwszy wnuk Toma i Jackie. Świeżo upieczeni dziadkowie musieli zobaczyć swojego wnuczka, a kiedy już go zobaczyli, stracili dla niego głowę. Zwłaszcza Jackie, która w wyniku wypadku motocyklowego sama nie mogła mieć dzieci. Tom i Jackie zawsze byli bardzo rodzinni, a teraz, kiedy w ich rodzinie pojawiło się małe dziecko, zauważyli, jak bardzo brakowało im częstych kontaktów z rodziną. I pomimo tego, że kochali życie na morzu, doszli do wniosku, że czas na zmianę. Tym bardziej, że utrzymanie tak dużego jachtu kosztowało ich wiele pieniędzy. Postanowili sprzedać Well Deserved i kupić jakiś mniejszy jacht, którego utrzymanie nie będzie tak kosztowne. Za zaoszczędzone pieniądze chcieli kupić dom w Meksyku, skąd nie tak daleko do Arizony, gdzie mieszkali synowie Toma. Arizona jest granicznym stanem, więc sąsiaduje z Meksykiem. Decyzja podjęta, teraz należy wprowadzić plan w życie. Pod koniec czerwca 2004 roku zacumowali swój jacht w porcie w Newport. Małżeństwo nie chciało zdecydować się na udział pośredników w sprzedaży jachtu. Byli pewni, że wszystko są w stanie sami załatwić. Dlatego też dali ogłoszenie o sprzedaży swojego ukochanego jachtu do gazety. I wkrótce para poinformowała swoją rodzinę, że znaleźli kupca na zakup Well Deserved. Zgodził się on na zapłatę 435 tysięcy dolarów za jacht plus 50 tysięcy za wyposażenie. Chcąc pożegnać się z jachtem, na którym spędzili wiele wspaniałych chwil, 12 listopada 2004 roku udali się w ostatnią podróż na wyspę Catalina. Wiedzieli, że transakcja sprzedaży wkrótce dobiegnie końca, dlatego też chcieli wykorzystać ostatnie chwile z Well Deserved. 3 dni po powrocie mieli udać się z potencjalnym kupcem w podobny rejs, aby w ten sposób pokazać, jak się sprawuje jacht na wodzie. To miał być taki próbny rejs. I 15 listopada razem z kupcami wypłynęli ponownie na morze. Jeden z ich przyjaciół, który też był posiadaczem jachtu, widział ich, jak wypływają. Oboje machali do niego na pożegnanie. Później Jackie zadzwoniła do tej osoby, informując, że jeszcze są na morzu, że na razie nie wracają, ale zadzwoni, jak już będą się kierować do portu. Niestety, nigdy więcej nie zadzwoniła. Kiedy Hawksowie nie kontaktowali się ze swoimi synami przez kilka dni, zaczęli się oni denerwować. Jak już wspomniałam, byli oni bardzo rodzinnymi ludźmi. Ich rodzina była dla nich najważniejsza. Ze swoimi synami rozmawiali prawie codziennie, a tu nagle zero kontaktu. Chcąc wyjaśnić tę sytuację, Ryan i Matthew skontaktowali się ze swoim wujkiem, bratem Toma, który był emerytowanym policjantem. Udało mu się ustalić, że jacht Well Deserved był zadokowany w porcie w Newport, ale pary na nim nie było. Kiedy Jim pojechał to sprawdzić, od razu wiedział, że coś jest nie tak. Łódka, którą dopływali z jachtu, była niechlujnie przycumowana do doku. Jej silnik w dalszym ciągu znajdował się w wodzie. Tom i Jackie nigdy by czegoś takiego nie zrobili. Na pokładzie jachtu zauważył też przewieszony przez iluminator ręcznik i ogólny nieład tam panujący. Co też było niepodobne do Hawksów, ponieważ lubili oni porządek i nigdy by go nie zostawili w takim stanie. Coś tu było nie tak. Jim, wiedząc, że jacht już mógł zostać sprzedany, zostawił notatkę do nowych właścicieli z prośbą o kontakt i już następnego dnia zadzwonili oni do niego. Kobieta, która przedstawiła się jako Jennifer DeLeon, potwierdziła, że ona i jej mąż Skylar kupili jacht kilka dni wcześniej i od tego czasu nie widzieli poprzednich właścicieli. Sami próbowali się z nimi skontaktować, ponieważ Tom i Jackie zostawili na jachcie wiele osobistych rzeczy i chcieli je im oddać. Dodatkowo mają kilka pytań dotyczących jachtu. Kobieta powiedziała również, że Hawksowie chcieli kupić dom w Meksyku i najprawdopodobniej właśnie tam pojechali. Być może miała ona rację, ponieważ ich samochodu również nigdzie nie było. Tylko dlaczego robili to w takiej tajemnicy? Dlaczego nie utrzymywali żadnego kontaktu ze swoją rodziną? Ponieważ para w dalszym ciągu nie kontaktowała się z nikim z rodziny czy przyjaciół, 2 tygodnie po tym, jak byli ostatni raz widziani, zostaje zgłoszone na policję ich zaginięcie. Policjanci sprawdzili dokładnie jacht i na jego pokładzie znaleźli paragon. Paragon ze sklepu Target, w którym kupiono worki na śmieci oraz kilka butelek wybielacza.
jak to określił jeden z policjantów, idealny zestaw dla zabójcy. Szybko udało się ustalić, kto zrobił te zakupy, ponieważ w sklepach tej sieci każdemu kupującemu robione jest zdjęcie przy wejściu oraz przy kasie. Śledczy podejrzewali, że zobaczą zdjęcie Jennifer albo Skylara. Ale nie, zakupy te robił starszy mężczyzna. Okazało się, że był to ojciec Jennifer, który przyznał, że zrobił te zakupy na prośbę swojej córki, która potrzebowała tych produktów do wysprzątania łodzi. W sumie nie zrobił nic nielegalnego. Policjanci przyjrzeli się bliżej nowym właścicielom jachtu, w szczególności mężczyźnie. Okazało się, że Skylar Dillion widniał już w kartotece policyjnej. Pomimo tego, że miał zaledwie 25 lat, miał już za sobą roczny pobyt w więzieniu za włamanie z użyciem broni, którego dokonał w 2002 roku. Urodził się w roku 1979 i naprawdę nazywał się John Jacobson. Nie miał lekkiego dzieciństwa. Kiedy chłopiec miał 5 lat, jego rodzice rozwiedli się i po tym rozwodzie chłopiec został ze swoim ojcem. Nie był to jednak idealny tatuś. Handlował narkotykami, przez co został skazany na 3 lata więzienia. Był bardzo surowym ojcem, bardzo wymagającym. I John nigdy nie był w stanie sprostać jego wymaganiom. Zawsze wszystko robił źle, przez co ojciec znęcał się nad nim fizycznie i psychicznie. Kiedy John miał 14 lat, ojciec postanowił zrobić z niego aktora. Nie dlatego, aby spełniać jakieś marzenia chłopca, tylko po to, aby zarobić w ten sposób pieniądze. Chłopak zagrał w jednym odcinku Power Rangers, ale miał problemy z zapamiętaniem tekstu i ostatecznie w filmie nic nie mówił. Na tym jednym epizodzie zakończyła się kariera aktorska chłopaka, tym bardziej, że on sam tego nie znosił. John z jednej strony nienawidził swojego ojca, a z drugiej próbował mu zaimponować za wszelką cenę. I dlatego też w wieku 20 lat wstąpił do Marines. Pomimo tego, że opowiadał wszystkim o swoich osiągnięciach i o tym, ile ludzi udało mu się zastrzelić, tak naprawdę spędził tam zaledwie 15 dni. Wszystko, co opowiadał swoim znajomym, to była jego fantazja. Po opuszczeniu Marines mężczyzna zdecydował się na zmianę imienia i nazwiska, tłumacząc to chęcią odcięcia się od ojca, który był znanym kryminalistą. Był jednak jeszcze jeden powód tej zmiany, chyba nawet ważniejszy, ale o tym opowiem wam później. Od tamtego czasu John nazywał się Skylar Dillion. W krótkim czasie po zmianie nazwiska poznaje Jennifer Henderson, która rok później zostaje jego żoną. Policjanci zdecydowali się przesłuchać mężczyznę, w szczególności, że zostali poinformowani przez księgową Hawksów, że ktoś chciał wypłacić w banku pieniądze z ich konta. Tymi osobami byli Jennifer i Skylar Dillion. 29 listopada Skylar zostaje przesłuchany i zeznaje, że faktycznie on i jego żona kupili jacht Well Deserved i że posiadają na to wszystkie dokumenty potwierdzone przez notariusza. Pieniądze z konta chcieli pobrać, dlatego że posiadali upoważnienie do korzystania z tego konta, które zostało podpisane przez Toma i Jackie. Ten dokument również został podpisany w obecności notariusza. Brzmiało to naprawdę niewiarygodnie, bo niby dlaczego Tom i Jackie mieliby upoważniać nieznaną sobie parę do tego, aby korzystali z ich konta? Przecież w ogóle ich nie znali. Nikt takich rzeczy nie robi. Skylar wytłumaczył, że miał pomóc parze w zakupie domu w Meksyku. On posiadał 2 obywatelstwa, meksykańskie i amerykańskie. Tom i Jackie tylko amerykańskie. I byłoby im dużo trudniej dokonać takiego zakupu. Wszystko brzmiało niedorzecznie, ale w późniejszym czasie notariusz Kathleen Harris potwierdziła, że taka sytuacja miała miejsce i w jej obecności Tom i Jackie podpisali takie dokumenty. Śledczych interesował też fakt, skąd Skylar w wieku 25 lat wziął blisko $500,000 w gotówce, aby zapłacić Hawksom. I wówczas mężczyzna przyznał, że pieniądze te pochodziły z włamania, za które odbywał karę więzienia, jak również ze sprzedaży narkotyków. Zakup jachtu był najzwyczajniej w świecie praniem brudnych pieniędzy. Trzeba przyznać, że bardzo odważne zeznanie, ale Skylar wiedział, że prędzej czy później śledczy sami by do tego doszli. Cała ta historia wydawała się nie mieć sensu, ale dokumenty, którymi dysponowali Jennifer i Skylar, potwierdzały legalność tej transakcji.
śledczy nie mieli do czego się przyczepić. Mniej więcej miesiąc po zaginięciu pary śledczy zdecydowali się zrobić kolejny krok i poprosili ich syna o wystąpienie w telewizji z prośbą o jakiekolwiek informacje na temat jego rodziców. W wystąpieniu tym oprócz informacji o Tomie i Jackie pokazano również samochód, którym się poruszali, a którego również nie udało się zlokalizować. I już wkrótce śledczy otrzymali zgłoszenie o miejscu, w którym się ten samochód znajdował. A znaleziono go w miejscowości Ensenada w Meksyku. Na miejscu policjanci nie znaleźli jednak zaginionej pary, chociaż mieli na to wielką nadzieję. Zostali za to poinformowani, skąd się ten samochód tam wziął, a dostarczył go Skylar DeLeon. Pomimo tego, że we wcześniejszych zeznaniach mówił, że nie ma pojęcia, gdzie może się znajdować ten samochód, że nigdy w nim nie siedział, to w środku auta znaleziono jego DNA. Wówczas podjęto decyzję o aresztowaniu mężczyzny. Jednak ponieważ śledczy nie mieli wystarczających dowodów, aby aresztować go w związku z zaginięciem Hawksów, został aresztowany za pranie brudnych pieniędzy. Pracując cały czas nad rozwiązaniem sprawy zaginięcia Toma i Jackie, policjanci przyglądają się bliżej podpisanym dokumentom sprzedaży. Zauważyli, że podpis Jackie nie był taki jak zawsze. Kobieta zazwyczaj podpisywała się nazwiskiem Hawks, a na akcie sprzedaży wyglądała, jakby napisała tylko Hawk, bez litery S, która została później dopisana. Tak jakby dokumenty były podpisywane pod przymusem. Przesłuchano ponownie panią notariusz, która w dalszym ciągu potwierdzała, że wszystko jest jak najbardziej legalne. Jednak śledczy zadali jej jedno pytanie. Łatwe pytanie, które jednak ją zdemaskowało. Chcieli, aby kobieta opisała im, jak wyglądali Tom i Jackie. Kathleen nie miała problemu z opisaniem Toma, jednak opisując Jackie powiedziała, że miała brązowe, kręcone włosy do ramion. Kiedyś faktycznie takie miała, ale kiedy zdecydowali się na wypłynięcie w morze na dłuższy czas, kobieta ścięła je i rozjaśniła. Utwierdziło to śledczych w przekonaniu, że notariusz nie była świadkiem podpisywania umowy sprzedaży jachtu. Kobieta w końcu przyznała, że Skylar DeLeon zapłacił jej $2000 za podpisanie tych dokumentów z wcześniejszą datą. Nigdy nie widziała osobiście Toma i Jackie. Pokazano jej tylko ich zdjęcia. W międzyczasie śledczy przeszukali dom Skylara i Jennifer. Dom to w sumie za dużo powiedziane. Byli oni tak biedni, że mieszkali w garażu znajdującym się przy domu rodziców Jennifer, w którym nie było nawet łazienki. Nie stać ich było na dom, ale wydali $500,000 na jacht? Policjantom udało się tam znaleźć wiele rzeczy należących do Hawksów, między innymi ich dokumenty, laptop czy kamerę. Ale czymś, co ich bardzo zainteresowało, była wizytówka nieznanego im policjanta. Chcąc dowiedzieć się, dlaczego DeLeon trzymał w swoim mieszkaniu policyjną wizytówkę, skontaktowali się z nim. I wówczas dowiedzieli się, że Skylar jest podejrzany o popełnienie innego morderstwa. 27 grudnia 2003 roku miał pozbawić życia Johna Jarvie, człowieka, którego poznał w trakcie pobytu w więzieniu. Obiecał mu wówczas, że po wyjściu na wolność pomoże mu zarobić większą kwotę pieniędzy. Jarvie pierwszy wyszedł na wolność, jednak Skylar uczestniczył w programie, dzięki któremu mógł pracować i przebywać na wolności w ciągu dnia, a do więzienia musiał wracać na noc. To pozwoliło im na dalsze utrzymywanie kontaktu i w końcu Jarvie przypomniał Skylarowi o złożonej mu wcześniej obietnicy. Ten zgodził się na współpracę. Jedyne co Jarvie musiał zrobić, to wyłożyć $50,000 na tę inwestycję. John Jarvie zaufał swojemu koledze z celi i to był jego błąd, ponieważ przypłacił to życiem. Po tym jak Skylar pozbawił go życia, zabrał przyniesione przez Jarvie'ego pieniądze oraz jego samochód, który później znaleziono zaparkowany przed domem Jennifer i Skylara. Coraz więcej nieciekawych faktów na temat nowego właściciela jachtu wychodziło na światło dzienne. Ale kolejny ruch śledczych doprowadził do ujawnienia wszystkich szczegółów sprawy. Na umowie sprzedaży jachtu znajdowało się nazwisko osoby, która była świadkiem podpisywania tego dokumentu. Był nim 21-letni Alonzo McChain. Był on strażnikiem w więzieniu i to właśnie tam poznał Skylara.
Śledczy poinformowali go, że jeżeli doszło do zabójstwa i udowodnią mu, że brał w tym udział, to będzie mu groziła kara śmierci. Jednak może tego uniknąć pod warunkiem, że będzie z nimi współpracował i powie, co się dokładnie wydarzyło. Młody chłopak szybko przemyślał sobie sprawę i przedstawił im wszystkie szczegóły. Prawda okazała się jeszcze gorsza, niż się śledczy spodziewali. Skylar Dillion zwrócił się do Alonzo z prośbą. Potrzebował jego pomocy w zlikwidowaniu, jak to określił, dwóch złych ludzi. Był skłonny zapłacić mu za tą pomoc $1,000,000. Naiwny Alonzo uwierzył w jego słowa i już wkrótce znaleźli się na jachcie Well Deserved, gdzie Skylar udawał osobę zainteresowaną kupnem jachtu. Tom Hawks, kiedy zobaczył młodych ludzi, zaczął robić się podejrzliwy. Dopytywał, skąd w tym wieku ma takie pieniądze. Wówczas Skylar opowiedział mu o swojej aktorskiej przeszłości, że w dalszym ciągu ma profity z grania w filmach, że cały czas inwestuje pieniądze w nieruchomości. To nie do końca przekonało Hawksów. I wówczas Skylar, który zauważył na jachcie wiele rodzinnych zdjęć, domyślił się, że siedzący przed nim ludzie są bardzo rodzinni i zadzwonił po swoją żonę. Wkrótce dołączyła do nich Jennifer, która wówczas spodziewała się ich drugiego dziecka razem ze swoją córeczką. I to był widok, który zmiękczył serce Toma i Jackie. Zobaczyli przed sobą rodzinę z małym dzieckiem i z kolejnym w drodze i to uśpiło ich czujność. Zgodzili się na sfinalizowanie transakcji, która miała się odbyć kilka dni później. Skylar chciał jednak wypłynąć z nimi na próbny rejs, w czasie którego mieli zmusić ich do podpisania umowy sprzedaży oraz upoważnienia do konta. Skylar i Jennifer byli biedni, a chcieli prowadzić takie życie jak Hawksowie. Chcieli żyć pełnią życia, jednocześnie nie przepracowując się za bardzo. W dniu próbnego rejsu na pokładzie nie pojawiła się już Jennifer z dzieckiem. Przyszedł Skylar w towarzystwie Alonso i człowieka o znajomo brzmiącym nazwisku John F. Kennedy. Nie był to jednak nieżyjący prezydent, ale kolejny kolega Skylara z więzienia, który na jachcie udawał księgowego. Cała piątka wypłynęła na morze i kiedy byli już daleko od brzegu, Skylar ze swoimi znajomymi przystąpili do ataku. Kennedy zaczął udawać, że źle się czuje, co miało być skutkiem choroby morskiej. Zszedł razem z Tomem do kajuty, gdzie po chwili dołączył do nich Skylar. Tam obezwładnili Toma paralizatorem i skuli kajdankami. To samo zrobili z Jackie. Później zmusili ich do podpisania dokumentów sprzedaży jachtu oraz udzielenia pełnomocnictwa do konta. Kiedy już mieli to, na czym im najbardziej zależało, musieli coś zrobić z Tomem i Jackie. Alonso zdążył się zorientować, że nie są oni złymi ludźmi, jak mu to przedstawił Skylar. Jednak nie miał odwagi przeciwstawić się starszym kolegom. Bezczynnie patrzył, jak Skylar zakleił im oczy i usta taśmą, a później skierował jacht na najgłębsze miejsce na morzu. Jackie i Tom musieli się już domyślać, że ich chwile są policzone. Kobieta próbowała go błagać o życie. Chciała choć jeszcze raz zobaczyć swojego wnuczka. Zapewne pomyślała, że skoro Skylar sam ma dziecko, to być może wspominając o wnuku uda jej się wywołać w nim jakieś ludzkie uczucia. Niestety, myliła się. Skylar był nieugięty, nie miał żadnych skrupułów i wykonał wszystko zgodnie z planem. Kiedy dopłynęli już do miejsca, w którym morze było najgłębsze, Skylar przywiązał parę do kotwicy. Wówczas Tom próbował się jeszcze bronić i kopnął z całych sił Skylara, ale nic to nie dało. Już nie byli w stanie się uratować. Mężczyzna zepchnął przywiązaną do kotwicy parę do lodowatej wody. Nie mieli oni żadnych szans na przeżycie. Zeznania Alonso doprowadziły do aresztowania pozostałej dwójki, czyli Jennifer oraz Johna Kennedy'ego. Alonso McChain, dzięki temu, że współpracował z policją i zeznawał przeciwko pozostałej trójce, otrzymał w roku 2009 wyrok 20 lat pozbawienia wolności. Proces Jennifer Dillion, która po rozwodzie wróciła do swojego panieńskiego nazwiska Henderson, zakończył się pod koniec roku 2007 i kobieta została skazana na podwójne dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Rok później zakończył się proces jej męża, który został oskarżony o zabicie Toma i Jackie Hawks oraz Johna Jarvie'ego.
Uznano go za winnego popełnienia tych trzech czynów i w kwietniu 2009 roku skazano go na karę śmierci. Miesiąc później jego więzienny kolega, John F. Kennedy, który już wcześniej był skazany za morderstwo, otrzymał również karę śmierci. Wcześniej wspomniałam wam, że Skylar miał jeszcze jeden powód, aby zmienić swoje nazwisko. Imię Skylar jest imieniem uniwersalnym, noszą je zarówno kobiety, jak i mężczyźni. A w więzieniu mężczyzna wyjawił, że jest osobą transpłciową. Urodził się jako mężczyzna, ale tak naprawdę czuł się kobietą. Operacje zmiany płci nie należą do najtańszych, dlatego też potrzebował pieniędzy, aby mógł w końcu sobie na to pozwolić. Był to jeden z powodów, dla którego zdecydował się na zabicie Toma i Jackie. Na wolności jego plan się nie powiódł, ale przebywając w więzieniu rozpoczął proces zmiany płci. Zaczął brać leki hormonalne blokujące testosteron, sądownie został uznany za kobietę i nazywa się teraz Skylar Preciosa de Leon. Czeka obecnie na zgodę na wykonanie operacji korygującej płeć, co spotkało się z oburzeniem społeczeństwa, które nie chce, aby pieniądze z podatków przeznaczane były na spełnianie marzeń morderców. Ciała Jackie i Toma nigdy nie zostały odnalezione i biorąc pod uwagę fakt, że zostały porzucone w miejscu, gdzie morze było naprawdę głębokie, można założyć, że nigdy odnalezione nie będą. Dlatego też do dnia dzisiejszego znajdują się na liście osób zaginionych. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.